Do pożaru doszło 25 listopada 2023 roku. Do pana Krzysztofa zadzwoniła sąsiadka, że z samochodu wydobywa się dym. Właściciel od razu wziął gaśnicę, ale miał też świadomość, że w środku są butle z gazem. Ostatecznie nie doszło do wybuchu, ale spłonął samochód z wyposażeniem, część mieszkania i garażu. Sprawę nagłośnił Norbert, syn pana Krzysztofa, który jednocześnie uruchomił zbiórkę pieniędzy. Dzięki pomocy rodziny, przyjaciół, ale też ludzi dobrej woli udało się zrealizować cel. Szczęśliwy finał taki, że dookoła mnie otoczyła mnie rodzina, znajomi, obcy, no wszyscy, przyjaciele, nieprzyjaciele, każdy. I to, co mnie spotkało, to przewyższa wszystko to, co mogłem sobie do tej pory wyobrazić. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, czy ja aż tak zasłużyłem się, żeby dostać taką pomoc ze wszystkich stron. I wszyscy mi pomagali, naprawdę. Sąsiedzi, mając firmę budowlaną, zadeklarowali się, że mi pomogą mi i odbudować mieszkanie. I najważniejsza była ta otucha moich dzieci, bo Norbert się zaangażował to bardzo, mój syn, i on zrobił zbiórkę w internecie. Ostatecznie udało się zebrać prawie 30 tysięcy złotych. W podziękowaniu za pomoc pan Krzysztof postanowił zorganizować grilla dziękczynnego. Dlatego dzisiaj organizuję ten grill, po to, żeby po prostu odwdzięczyć się tym ludziom. Bo nie wiem, czy zasłużyłem sobie na to, w każdym razie jest super. Bo w tej chwili mogę z powrotem pracować, działać. Krzysztof Serafin prowadzi grilla już od 1991 roku.